Polska jest atakowana na arenie europejskiej za ochronę życia nienarodzonych dzieci. Dziś w tej sprawie debatował Parlament Europejski. To już kolejna debata w Parlamencie Europejskim na temat tak zwanej aborcji w Polsce. W Polsce nie ma już praworządności i nie ma praw kobiet. Doszło do tego również przez to, że Komisja Europejska nie była skuteczna w egzekwowaniu przestrzegania zasady praworządności przez Polskę. Mówiła Sylwia Spurek z Lewicy. Z kolei Robert Biedroń stwierdził, że prawa kobiet w Polsce są bardziej ograniczane niż w Iranie. Ta władza podniosła rękę na kobiety, które wyszły na ulicę w obronie swoich praw. To, co Lewica nazywa pokojowym protestem, w rzeczywistości wyglądało tak. Politycy lewicy zapominają również, że Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie zgodnie z konstytucją, którą w 1997 roku podpisał Aleksander Kwaśniewski, zauważa europoseł PiS Bogdan Rzońca. No ale w Parlamencie Europejskim o tym nie ma mowy. Jest na przykład mowa tylko o tym, że rząd polski źle rządzi, że oto kobiety są prześladowane, że matki mają bardzo złe warunki do wychowywania dzieci. Wiele takich manipulacji znalazło się także w przyjętej kilka miesięcy temu rezolucji Parlamentu Europejskiego o stwierdzenie nieważności tego dokumentu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, apeluje Instytut Ordo Iuris. Mamy do czynienia z podaniem całego szeregu informacji nieprawdziwych. Mamy do czynienia między innymi z pomówieniami wobec osób uczestniczących w polskim życiu publicznym, także wobec naszego instytutu. Mamy do czynienia wreszcie z podważeniem pewnych elementarnych standardów prawa Unii Europejskiej w zakresie tego, jakie prawa obywatelskie przysługują jej obywatelom. Jak mówiła europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska, działania Parlamentu Europejskiego mają na celu tylko i wyłącznie podsycać polityczny spór. Po raz kolejny Parlament Europejski, który tak często nawołuje do przestrzegania praworządności, tak de facto tę praworządność łamie, dlatego że kwestie związane z ochroną życia, z tymi regulacjami są kompetencją państw członkowskich. A Unia Europejska od lat w te prawa próbuje ingerować. Europoseł Patryk Jaki zauważył, że w Europarlamencie każdy ma swoje prawa poza dziećmi, które są posądzone o niepełnosprawność. Kto dał wam prawo do decydowania o tym, które życie jest lepsze, a które życie jest gorsze? Wielu Polaków nie dzieli życia na życie lepsze i na życie gorsze. I powiem wam więcej, my tego się nie wstydzimy. Za tę postawę Polaków dziękował dzisiaj niemiecki europoseł Joachim Kuss. Powinniśmy być Polakom wdzięczni za to, że w ten sposób angażują się na rzecz wartości europejskich, na rzecz demokracji, na rzecz wolności słowa i również życia i godności człowieka od poczęcia aż do śmierci. Polityk podkreślał, że Parlament Europejski musi opowiedzieć się za cywilizacją życia.